dobry wszystkim. Jak tam wasz długi weekend minął? No i co? No dzisiaj już jest środa. Faktycznie zostały jeszcze tylko dwa dni i weekend, no nie? Słuchajcie, jakie miałem, kurde, sytuacje. Po prostu tak mi dzisiaj nie skończyło przed długim weekendem w piątek, że normalnie, no, tak byłem wkurzony, że coś. Jeszcze stałem w korkach, ale to od początku. Teraz dowiecie się, co i jak. Generalnie od początku zeszłego tygodnia, czyli poniedziałku, tamtego wcześniejszego, pisałem do dostawcy surowca, że potrzebuję mieć surowiec na rano, na piątek. No oni napisali, że bez problemu, oni tak sobie produkują to wcześniej, parę dni, a wysyłają to samego rana w piątek. Z pozycji zależy, tam wysyłają to tirem, jakoś, nie wiem, trzecia, czwarta rano, jakoś tak wysyłają. Że będzie samego rana, 8-9 powinno być, bo ona napisze nam do skuratora, że tak ma być. No i napisała faktycznie, no i czekamy, ja nawet napisałem jej, że nawet może transport będzie o 6, może być, ja już będę czekał firmy o 6, no i ona faktycznie mówiła, dobra, to niech patrzę o 6, może się uda, że przyjedzie wcześniej. Ja byłem w firmie o 6, już czekałem, no nie było o 6, no to nic, no trudno, bo myślę, że na pewno są o 8 albo to przyjedzie. 8 nie przyjechał, 9 nie przyjechał, to myślę, że dzwonię do tego kierowcy, tira, mam do niego numer, dzwonię, nie? No i telefon nie odbiera, no to trudno, nie odbiera, to nie odbiera, ale czekam dalej. 10 godzina, a nie ma, 10.30 nie ma, więc napisałem do tej pani od firmy, która surowiec dostarcza, żeby dowiedziała się co i jak. No, zadzwoniła tam do tej firmy skredytorskiej, no i będą namierzać tego tira po GPS-ie. No ale jakoś tak namierzali, nie wiadomo ile, nie odzywali się też samo do niej. Dopiero o 12.30 przyjechał tir, no i ona napisała, że właśnie namierzyli, że dzwonili właśnie do niej, że namierzyli tego tira GPS-em, to ileż to godzin może trwać namierzanie GPS-em. Po prostu się nie chciało im, albo co. No, ale ja już byłem spóźniony, 12.30, dla mnie to już jest naprawdę bardzo późno, bo jeszcze muszę z tego materiału produkować swój materiał, który miałem dostarczyć no, do godziny 14 na drugi koniec Krakowa. A jak wiadomo, u nas teraz w Krakowie są mega, mega korki, zaraz zresztą doświadczycie, bo zaraz będę stał pewnie w korku. No i szybko wzięliśmy to na maszyny, wyprodukowaliśmy to tak szybko, ale w ogóle, jak jest z rozładunkiem tego, ja się kapnąłem, że ten gościu spirał, jak otworzył mi tą pakę, ja się patrzę, zostały tylko na jego pace dwie moje palety. A nie jest możliwe, żeby sam tir tylko i wyłącznie przyjechał do mnie z dwoma paletami, bo to by było po prostu bez sensu. Ja już dobrze wiedziałem, że on był już w innych firmach. Ale rozładowałem sobie ten towar i potem podchodzę do niego, wie pan co, pan musi poczekać jakieś, nie wiem ile, szefa teraz nie ma kto podbić, a ja nie jestem uprawniony do podbijania lub podpisywania tej WZ-ki od dostarczenia. Mówię, no ale ja się spieszę, no nic panu nie poradzę, bo ja powiem wcześniej rano, oczywiście tak miłym głosem wszystko mówię, ja powiem wcześniej rano, ale no kurczę, no szef był, no i czekał na pana, ale nie ma, no pojechał teraz na obiad, jest teraz przerwa obiadowa, pojechał na obiad. A nie mówiąc mu, że ja bym to spokojnie mógł podpisać, bo ja mogę podpisywać takie rzeczy. I on to mówi, no dobrze, nie? Przychodzi po 15 minutach, a widzicie, już chyba korek zaczyna się. Chodzi po 15 minutach i mówi, no ale ja się naprawdę spieszę, bo 20 minut muszę być gdzieś tam, muszę być, nie wiem, czy on chyba chodził o tą pauzę, czy o to tam, bo tam tachograf się mówi, coś tam kończył, czy co, nie wiem, o co to chodziło. Muszę, nie? Ja mówię, no nic panu nie poradzę. No ale to, dzwoń pan do szefa, ja muszę. Ja mówię, no, wie pan co, my też musieliśmy mieć towar na rano, a jakoś pan się nie spieszył. I dobrze pan wie, że pan był w innych miejscach. No ale coś tam trzeba się tłumaczyć, że coś tam, tak dalej, jakieś tam pierdoły, farmazony. Ja mówię, dlaczego mam panu kurde teraz pomagać, jak pan kurde przyjechał tak późno do nas, nie? To daj pan numer do szefa, nie? To dałem numer do szefa, to dałem numer do mnie, wyciszyłem sobie po prostu telefon, on tam dzwonił, wkurzony taki, nie wiadomo o co chodzi, tak dalej. I my sobie tam przy okazji już zaczęliśmy ustawiać maszynę, ustawiliśmy towar na maszynę. Zaczęliśmy produkować. No i de facto jakoś chyba 45 minut, 3 godziny jakoś czekał u nas. Taki wkurzony wyjechał, coś tam. No panie, kurde, trzeba było przyjechać. Dobrze pan wie, że pan nie był na samym początku u nas, to pojechał sobie pan gdzieś indziej. No, także, bo generalnie jak przyjeżdża jakiś kierowca z tira albo coś, to staram się jak najszybciej, żeby rozładować, od razu podpisać, żeby sobie od razu wyjechał, bo tym bardziej na przykład jak jest piątek, bo wiem, że no, mają kursy
jeszcze tam dalej muszę jeszcze wrócić, nawet jak wracam pójść, muszę wrócić do domu, czy gdzie tam. Staram się jak najszybciej, no ale jak mi takie kurde chamstwo robi, że miał być z samego rana, no to wie pan, no wiecie co, to jest chamstwo. Napisałem właśnie po tym, jak przyjechałem, bo w ogóle stałem przez niego w korkach potem, jak wyjechałem o godzinie, oczywiście już za późno wyjechałem, bo o drugiej wyjechałem, wtedy dopiero się udało zapakować auto, to objazd tam i z powrotem przez Kraków, tu przyjechałem koło 7 wieczorem przyjechałem, takie były korki, przed długim weekendem jeszcze remont. Ale napisałem potem maila, no i dzisiaj dostałem odpowiedź, wiadomo, po długi weekend, że no bardzo mi że bardzo właśnie przykro na ten temat, tak się wydarzyło, że nie powinno było mieć miejsca. I że napisała właśnie w tej sprawie do firmy inspektorskiej. No i oni odpisali, że właśnie porozmawiając o tym, no i tam będę wyciągnął konsekwencje, bo generalnie kierowca nie może sam sobie zmieniać trasy, tylko musi jechać według tam, jak mu tam z góry narzucają. No, także będzie miał przerąbane podwójnie, nie, że musiał czekać sobie w piątek dłużej, to jeszcze będzie miał przerąbane dzisiaj. No i jak? Generalnie, jak wam się poda nowe intro? Jak ja to skombinowałem, coś właśnie powoli w kierunku ulepszenia tego kanału. Jako, że bardzo powoli zwiększają się subskrybenci. Też tam jeden komentarz był na temat tego, że się czepiam za konicę przejeżdżającą na czerwonym, a ja sam przejeżdżam przez stopa. No, przejeżdżam przez stopa, no zdarzyło mi się to, no, ale to komu się nie zdarzy przez stopa. A tutaj, jeżeli chodzi o tą zakonnicę w tej Elce, to poprzedni odcinek, możecie sobie oglądać, no to jednak tutaj, kurczę, jest takie coś, że instruktor jednak powinien uczyć swoich kursantów odpowiedniej jazdy, bo nawet uczą zatrzymywania się na zielonej strzałce do skrętu w prawo, że trzeba się zatrzymać, a po drugie, no to zakonnica, bo tym się musiała z tego wyspowiadać, bo to jednak jest grzech. To tak gdzieś tam kiedyś słyszałem, ktoś tam ksiądz mówił, że właśnie wykroczenia drogowe, że popełniają, albo coś potem z tego musiał opowiadać. A kurde, nawet nie było korków. Bo chyba skończyli tam zakopiankę zakopiańską remontować. Nowy asfalt położyli, no i faktycznie, że nie ma tej zwierzyny, to nie było korku. Więc jestem zadowolony, przynajmniej to kurde się udało zrobić w miarę szybko. Że no jest taka na powstańcu, dalej robią, a czy dalej robią, wyrąbane całe tam jest, bo tam robią drugą estakadę kolejową. O tym też gdzieś odcinek wcześniej możecie sobie oglądać. A nie, czekajcie, to będzie w tym odcinku. Sorry, kurde. W tym odcinku. Dzisiaj mam, sprzed jeszcze drugiego weekendu jest nagrany materiał, który się nie zmieści na poprzednim filmie, więc będziecie za chwilę przypuszczalnie właśnie teraz go obronić. Właśnie mi załatali tu kurwa dziury, ale kurwa, jak fatalnie to jest załatwione, to kurwa, to jest naniesione, kurwa, czy nasypane po prostu, to nic nie. Ja pierdolę, kamyczkami kurwa utwardzi niestety, a po prostu to wypukało, no bo kurwa, to jest właśnie to, jak się kurwa łata dziura. To już dziura powstała już po załatanej dziurze. Ja pierdzielę, to dopiero co załatali. Wczoraj cieli to i pewnie dzisiaj dołatali. No to kurwa. Co się dziwią, że kurwa dziury powstają cały czas? Jak łatają to w czasie deszczu. Niesamowite to jest. Kurwa, ciulu jebany. Widzieliście to, kurwa, czekał on specjalnie, żeby sobie kurwa mógł jechać, gościu, a gościu w ostatnim filmie właśnie z kierunku skarżącym, gdzie kurwa skręcał. Kurde, nawet nie ma. O, ale super. Bo teraz tu jest bus pas, nie wolno jechać tym lewym pasem, chyba że się ma co najmniej chyba trzy osoby, jak są w tym. W samochodzie to jest ok, można sobie jechać tym pasem, ale tylko tym. W czasie remontu. Tutaj jest jeszcze drugi pas poprawy, ale na razie mam ciągło, nie mogę tam zjechać. O, on chce zjeść fajnie, dziękuję. O, jednak jest korek, ale przynajmniej nie aż taki długi. No słuchajcie, po lewej stronie mamy bus pasa. Tym bus pasem mogą jeździć motocykle, taksówki, autobusy oraz samochody osobowe, które mają więcej niż 3 osoby. Ale tylko tym bus pasem tak można. No i nie wszyscy to wiedzą. Największość tych ludzi to stoi w korku. I też ci ludzie, co nie wiedzą, najeżdżają na tych, co jadą samochodem, bus pasem. O, wjechali bus pasem, na bus pasa samochodem. O, patrzcie, jakie cafaniaki i tak dalej, i tak dalej. Nie, ale to właśnie to nie wiedzą ludzie o tym.
że ci, co jadą osobówką lewym pasem, trzy osoby lub więcej, nie są cwaniakami. Tu jest niekiedy tak, że policja łapie. Oni faktycznie patrzą, czy jadą trzy osoby w samochodzie, czy nie. Właśnie, jeszcze odnośnie tej estakady, tutaj, na tym skrzyżowaniu, gdzie właśnie widzicie po lewej stronie ten kawałek estakady kolejowej, tutaj były pani, czerwone mają pani. Kurde. Oprócz tego, właśnie dzięki temu, że będę miał 15 minut wcześniej w Zakopanem, teraz już szybciej, przez to straciło tyle osób tutaj pracę, bo jeszcze były budki, były piekarnie, był sklepik taki, był monopolowy, był ten taki do jednoręki bandyta, czy jak to się nazywa, gdzie tam rzuca monety, co można wygrać, a się tak nie wygrywa. Kebab był. No i tyle jeszcze osób straciło pracę, czyli nie dość, że korki powstały, się czeka 45 minut w korku. Osoby straciły pracę i firmy swoje, bo pewnie większość też było jako swoje własne. No to dzięki temu mam 15 minut szybciej połączenie. Patrzcie, nikt nie zjedzie. Trzy auta lewym pasem, ja to nikt nie zjedzie. A jadę teraz 70. Tu jest ograniczenie 75, jadę 70, a oni wszyscy wolniej jadą. Słuchajcie, najgorsze jest to, że ja dzisiaj właśnie dwa miejsca jeszcze muszę pojechać i to spieszę się wtedy na miejsce i jeszcze muszę wrócić, a dzisiaj jest długi weekend i wszyscy do Zakopca pewnie będą jechać. Czy dzisiaj długi weekend, no zaczyna się weekend, nie? Hey,